Międzypokoleniowe spotkania, wspólna gra i śpiew, dokładanie cegiełek do kultury regionu jest tym, co tu i teraz daje poczucie wpływu i realności. Muzyka jest tylko pretekstem. Ona pozwala się spotkać, by wspólnie kształtować świat wokół siebie. I właśnie to robiliśmy w Fundacji Braci Golec przez ostatnie 3 lata. Dzięki PRO. 19 lat temu postanowiliśmy z bratem Pawłem powołać fundację, aby ona dała owoc taki, jaki dzisiaj widzimy. No, w 10 gminach działamy, 250 dzieci uczy się grać muzykę góralską z Beskidu Żywieckiego. Są fantastyczni instruktorzy, którzy wprowadzają w kulturę, w nową jakość. Taki był powód główny, aby powstała Fundacja Braci Golec. W ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich otrzymaliśmy wsparcie finansowe, które pozwoliło powołać fundusz stypendialny, ruszyć z orkiestrą ludową, a także ugruntować projekty, które już wprowadziliśmy w życie, jak fundacyjny klub Rodzica. A to tylko wierzchołek góry lodowej. PRO umożliwił rozwój instytucjonalny i naukę korzystania z narzędzi, które pozwoliły nam działać skuteczniej i na większą skalę. Pracowaliśmy m.in. nad strategią rozwoju na najbliższe 2 lata. Stawialiśmy pierwsze kroki w fundraisingu, wcieliliśmy w życie przedsięwzięcia, które pozwoliły pełniej realizować naszą misję. Zespół fundacji brał udział w superwizjach i szkoleniach, dzięki którym możemy być jeszcze lepszymi instruktorami, organizatorami i pokazywać młodemu pokoleniu, że właśnie tu mogą żyć i realizować swój potencjał. Dzięki PRO 20 maja 2022 roku zorganizowaliśmy konferencję Kultura w regionie, region w kulturze. W pierwszej części 300 młodych ludzi z Żywiecczyzny miało okazję poznać osoby, które w dorosłym życiu mają odwagę podążać za swoją pasją. W drugiej części daliśmy szansę na wzajemne poznanie się osób, które reprezentują różne sektory – biznes, sport, instytucje kultury. A w swojej działalności odnoszą się do kultury tradycyjnej i w twórczy sposób prowadzą dialog z innymi, uwzględniając wyzwania współczesności. Dzięki funduszowi stypendialnemu w ramach PRO radość z grania jest jeszcze większa, bo sfinansowaliśmy zakup 10 instrumentów muzycznych. To 10 okazji do świętowania. Pieniądze z funduszu posłużyły podopiecznym i absolwentom do zrealizowania 7 autorskich pomysłów na działania kulturalne w ramach konkursu mikrograntów. Ludowość to wspólnota, to relacje i więzi. Taki też jest zamysł wspólnego grania w orkiestrze ludowej. Jej działalność została zainicjowana w ramach programu PRO, by łączyć młodych ludzi, którzy kochają muzykę. Po 2 latach orkiestra ludowa liczy niemal 25 członków, którzy spotykają się regularnie, by wspólnie grać muzykę ludową we współczesnych aranżacjach. Rodzic to najważniejszy łącznik pomiędzy fundacją a dzieckiem. Doceniamy jego rolę i liczymy na włączenie się do działania fundacji w zależności od ich zdolności i możliwości. Dlatego dzięki wsparciu PRO mogliśmy rozwijać pomysł na fundacyjny klub Rodzica. To tu dowiadują się, co zrobić, by wspierać dziecko i jego unikalną wrażliwość muzyczną. W tym miejscu chcemy podziękować Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich za stworzenie możliwości do poznania i sprawdzenia w praktyce mocnych i słabych stron fundacji, do rozwoju zespołu, aby był gotowy wspierać dzieci nie tylko w edukacji muzycznej, ale przede wszystkim w dodawaniu im skrzydeł.